Godzina 17:50, rozpoczynamy za kwadrans. It's 10 to 6, we'll start in 15 minutes. Praca dla mnie jest i zawsze była hobby. Nawet mówi się, że nie tylko ja tak mówię. Nie idzie się do pracy, tylko idzie się do teatru. Trzeba mieć oczy dookoła głowy, najlepiej dwie pary rąk, oczywiście uszy też dookoła głowy, co oznacza, że trzeba mieć bardzo dużą podzielność uwagi przy jednoczesnej ogromnej koncentracji na tym, co najważniejsze, czyli na spektaklu. Proszę o telefon z kanału. Tak. I cóż tam widać? Ale to nie ten kierunek. Dobrze, dobrze, to już nie rozłączajmy się, bo jesteśmy gotowi. Ćwiarteczkę mniej poproszę. Biegnie, dobrze. No to powie mi pan, kiedy już złapie. Jak już złapie oddech, to proszę mi powiedzieć. Złapał? Dobra, gasimy proszę. Dziękuję. Zapomniał. Nie powinno się widzieć tych sznurków, za pomocą których animuje się bohaterów spektaklu. Im mniej widać pracę inspicjenta, tym lepiej, tym lepsze jest to przedstawienie. Saper myli się tylko raz. W związku z tym w pracy inspicjenta też nie powinno być błędów. Oczywiście nie myli się ten, kto nic nie robi, ale nie powinno być tego błędu, dlatego że błąd inspicjenta pociąga za sobą szereg konsekwencji. Na przykład w złym momencie muzycznym wysłanie sygnału do operatora obrotówki spowoduje to, że następne w konsekwencji działania sceniczne mogą się posypać. Inspicjent nie może pokazywać swoich nerwów. To jest absolutną podstawą, żeby inspicjent był spokojny, jak skała, opanowany, niezależnie od tego, co mu się w środku dzieje, że tam jakiś gudzmą narasta ze strachu. Powoli, powoli, uważajcie, żeby się nie rozjechała. Proszę, teraz mogą wchodzić. Powoli ściana, żeby nie grzmotnęła. Panie Zbyszku, proszę trzymać ścianę w środku. Dziura jest od Moliera. Panie Zbyszku, jedną część ściany od Moliera trzeba troszkę do środka. 103, proszę. Dziura jest i się rozjeżdża coraz bardziej od Moliera. Jeszcze jest dziura. Są w teatrze dni bez kurtyny. Nazywa się to teatr bez kurtyny. Raz w roku to się odbywa, czasami częściej. Teraz niedawno mieliśmy takie otwarte dni i wtedy chętni do obejrzenia zaplecza teatru mogą wejść na scenę, zorientować się, jak pracują
napędowcy, jak pracują operatorzy wyciągów hydraulicznych. No, pracę inspicjenta trudno jest pokazać, jeżeli nie ma spektaklu. W naszym teatrze dawno, dawno temu oświetleniowiec, który pracuje w teatrze już 58 lat, Stanisław Zięba, wymyślił nazwy dla kierunków sceny. Siedzi reżyser na widowni i mówi do artysty stojącego na scenie: przejdź 3 kroki w lewo. Artysta przechodzi w swoje lewo, co dla reżysera jest w jego prawo. Postaw ten stół troszkę bardziej do prawej. No to rekwizytor przesuwa w swoje prawo, co dla reżysera jest jego lewo. I takie komplikacje powodowały czasami nerwowe sytuacje. I pan Stanisław Zięba wtedy wymyślił, że strona lewa dla reżysera, patrząc z punktu widzenia pulpitu reżyserskiego na widowni, będzie się nazywała Moliera, dlatego że tam za ścianą przebiega ulica Moliera. A strona prawa będzie się nazywała Wierzbowa, bo tam właśnie przebiega ulica Wierzbowa. Gdy wyjeżdżaliśmy całym teatrem gdzieś na występy gościnne za granicę, na turnę, to mówiłam, ze względu na to, że trzeba czasami zmienić wejścia artystów, bo inscenizacja musi być dopasowana do konkretnej sceny. Mówiłam: uwaga, męski chór, tenorzy wchodzą od Moliera. I na całym świecie tenorzy wiedzą, gdzie jest Moliera, czy to w Paryżu, czy w Osace, czy w Szanghaju. Na całym świecie wszyscy wiedzą z naszego teatru, gdzie jest Moliera, gdzie jest Wierzbowa. W tej chwili w Teatrze Wielkim mamy 5 inspicjentów. Prawie każdy ma inne ukończone nauki, studia. Nie ma niestety szkoły inspicjenckiej. Była kiedyś taka, nie wiem nawet, czy to była klasa, czy to był tylko rodzaj seminarium, w Liceum Technik Teatralnych, inspicjent, ale inspicjent teatru dramatycznego. O teatrze operowym w ogóle wtedy się nie mówiło w sensie nauczania indywidualnego i osobnego. Różnice między pracą inspicjenta operowego i inspicjenta w teatrze dramatycznym przede wszystkim polegają na materiale, na podstawie którego się pracuje. My musimy znać zapis nutowy. Jeżeli nie będziemy umieli czytać tego obcego języka, jakim jest zapis nutowy, to nie będziemy mogli prowadzić przedstawień, chociaż zdarzały się takie przedstawienia, ale to bardzo rzadko się zdarzają. Kiedy obserwując artystów na scenie, uczestnicząc we wszystkich próbach, zapisujemy sobie sami układy choreograficzne i zmieniającą się wtedy dekorację, zmieniające się światła na konkretną sytuację choreograficzną. Ale generalnie pracujemy na podstawie partytury lub wyciągu fortepianowego. Trzeba przede wszystkim słuchać muzyki, bo ona nas tutaj określa bardzo dokładnie, matematycznie. I jeżeli dyrygent będzie grał nieco wolniej, to nie możemy trzymać się stricte tego momentu w nutach, bo może się dalsza sytuacja zmienić na niekorzyść oczywiście. Trzeba być elastycznym. Jest bardzo ważna właśnie ta współpraca między inspicjentem a zespołem technicznym. Zespół techniczny nie może być rozkojarzony. Musi być bardzo wsłuchujący się w to, co inspicjent mówi przez radiotelefon, a potem reagujący na sygnały świetlne. Gdy mamy przygotowania do premiery, pracy w ciągu dnia bywa znacznie więcej, bo oprócz prób artystycznych odbywają się również próby techniczne, próby świateł, próby na scenie z dekoracjami. Przy zmianach częstych dekoracji muszą być opracowane systemy sygnałów i porozumienia się z konkretnymi zespołami technicznymi, a więc operatorami wyciągów hydraulicznych, napędowcami, rekwizytorami, tapicerami, no wszystkimi, którzy pracują przy konkretnym przedstawieniu. Zdarzają się takie spektakle jak na przykład Madame Butterfly Pucciniego w reżyserii Mariusza Terlińskiego, gdzie przed każdym przedstawieniem muszę zrobić próbę ruchu pewnych elementów dekoracji. Te elementy dekoracji są poruszane, jak to się u nas mówi, z ręki, czyli nie poruszają się ani na wózkach, ani na zapadniach.
ani przy pomocy sztankietów góra-dół, tylko są poruszane przy pomocy montażystów, tapicerów. I trzeba przed każdą Madame Butterfly zrobić taką próbę. W momencie, kiedy kończy się praca reżysera, na ostatniej próbie generalnej rozpoczyna się dyktatura inspicjenta. Reżyser może czasami coś zmieniać, ale nie bardzo to lubimy, mówiąc szczerze. Mechanicy, montażyści, ciągi, rekwizytorzy, proszę do zmiany na wojnę. Najwspanialszy moment w pracy inspicjenta to są oklaski po premierze. Wtedy, kiedy widownia jest zachwycona przedstawieniem i po zamknięciu kurtyny wszyscy sobie na środku sceny dziękujemy. Bardzo lubię ten moment. Abstrahując od tego, że również bardzo lubię próby, kiedy przedstawienie od zera układa się, buduje się, składa. To jest dla mnie ogromnie przyjemne. Bardzo lubię trudne inscenizacje, bo wtedy jest satysfakcja większa niż z prostej, gdzie inspicjent nie ma takiego pola do popisu. I gdy przedstawienie się uda, a chcemy, żeby każde przedstawienie było premierą, jako że widz przychodzi do opery przeważnie raz na konkretne przedstawienie. I my dla niego musimy zagrać tak, jakbyśmy grali premierowo to przedstawienie. Praca inspicjenta kończy się w momencie, kiedy daje sygnał do zapalenia świateł na widowni. I widzowie opuszczają widownię. Wtedy kończy się praca inspicjenta. Ja wychodzę z reguły ostatnia. Po mnie idzie tylko elektryk, który gasi światło. Thank you.